A w poprzednim odcinku pojechaliśmy na spotkanie z organizacją, żeby rozliczyć się z naszej roboty, którą wykonaliśmy. Niestety podczas spotkania coś poszło nie tak i zostałem ogłuszony. Jeżeli dobrze pamiętacie, to w pierwszym odcinku powiedziałem wam, że nasza postać ma tylko 3 serca. Jeżeli straci wszystkie, to wtedy nasza postać dostaje CK. Aby stracić serce, musimy zostać doprowadzeni do stanu BW. Na szczęście pobicia, ogłuszenia i potrącenia nie doprowadzają postaci do stanu BW, tylko po prostu odlicza się wam czas, za ile wstaniecie z powrotem na nogi. Także nie martwcie się, nie straciłem dzisiaj tego serca, a od dzisiaj w prawym dolnym rogu będą się pojawiały moje aktualne serca, ile ich po prostu mam. Dodatkowo wiele osób się pytało, co to jest za serwer, gdzie gramy i czym mogą z nami zagrać. I powiem wam, że jest to możliwe, żebyście wy też z nami zagrali, ale żebym wam o tym powiedział, to zostawcie masę łapy w górę pod tym filmem. Wracając do sytuacji z mafią, został mi założony worek na głowę, także przez całą drogę nie widziałem, co się dzieje. I dopiero jak dojechaliśmy na miejsce, to dopiero zdjęli mi ten worek. Larry! Larry, wstawaj! Larry! Obudź się! Co jest? Co jest? Co jest? Czemu my jesteśmy zamknięci? Chciałeś nas oszukać. Jak was oszukałem? Ile mieliście pieniędzy w aktówce? No 5000. Wszystko sprzedaliśmy. Mieliśmy wszystko sprzedać i to sprzedaliśmy. Po ile sprzedawaliście grama? Po 25 dolarów sprzedawaliśmy. Tak? No tak. Dobra, powiedz mi. Pamiętasz gościa, który pakował hajs do fury za te kilo? No, był taki. To ja słyszałem coś innego. A co? No a po ile tak naprawdę sprzedaliście? No przyznaj się. Znaczy będziecie mieli większe problemy. No dobra, no sprzedawaliśmy po 50. Gdzie jest reszta pieniędzy? Reszta? No mamy w namiocie schowaną. Dobra, niech dwóch pojedzie tam na to ich obozowisko i niech przywiozą resztę pieniędzy. Rory, wskazałeś ich na śmierć! Kurde! Co ja zrobiłem? Ty, ja nie pomyślałem, co ja mówię! I dopiero po chwili ogarnąłem, że stało się coś strasznego i nie powinno to w ogóle wyjść na światło dzienne, bo zagrożeni byli wszyscy chłopacy, no i przede wszystkim pieniądze, które trzymaliśmy w naszym obozowisku, więc stwierdziłem, że przekonam ich, że nasze obozowisko główne znajduje się w Sandy Shore zamiast w Mission Road. Ale to nie jest w tym namiocie pod mostem. Ja kiedyś mieszkałem gdzie indziej i oni mnie przygarnęli i ja to wziąłem dla siebie do innego namiotu. A gdzie wy mieszkaliście? My mieszkaliśmy w... Na obozowisku obok Mission Road. Nie, teraz w Paleto. Jak się jedzie i jest taka stacja benzynowa. Tam pojedźcie. No to my wiemy. No to tam pojedźcie, do Paleto. Do Paleto jedźcie. Wiesz co zrobiłeś tym czynem? Wiem, ale nie róbcie tym chłopakom w Paleto nic, proszę. No to zawijamy się, niech dwóch to zostanie i pilnuje. Kurde, tylko żeby Skaza nie został w Paleto, bo Skaza przecież był w Paleto i tam się rozdzieliliśmy. Ej, chłopaki, my jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie, strasznie. Ty, kto tu z boku gada? Kto tu jest jeszcze? Ja. A, ty w kaskoka... Janusz. A, Janusz, z kamizelce, co byłeś z nami? Sprawa jest taka, nie gadasz z nimi, pilnujesz ich, zero rozmów. Dobra. Jaką ty masz broń? Na pistolet tylko. A no tak, bo ty rekrutem jesteś. Dobra, pilnujesz ich, z nimi nie gadasz, rozumiesz? Dobra. Sprawa jasna. Ej, ty, ja kojarzę ten głos! Podejdź tu! Kojarzę go z... No, wy też? Właśnie też miałem... Podejdź tu! Chodź tu, no! Co to znaczy? Co chcecie? Co ty chcesz? Wiesiu, co ty tu robisz? Wypuść nas! I bardzo dobrze się nam poszczęciło, bo trafiliśmy na Wiesia, który, jeżeli dobrze pamiętacie z pierwszego odcinka, to przyjął mnie do Menelowiska. Co prawda niezbyt chętnie, ale przyjął. Powiem wam, co się stało, posłuchajcie mnie teraz. Mordę. Cicho! Wiesiu, kratę piwa, pamiętasz, obiecałem! Dostaniesz ją! Dwie nawet! Kolego! Słuchaj mnie! Zawsze tam mnie byłeś frajer! Aha! Dlaczego? To ja! Kurwa! Ale szefem naszych Meneli! Wiesiu! Psułeś wszystko! Ale czemu ty... Przecież ty umarłeś podobno na tej farmie! Słucham! To chyba ktoś ci jakieś kity opowiadał! Czemu to zrobiłeś? Czemu do nich dołączyłeś? Czemu nie zostałeś z nami? Powiedz, słuchaj! Dla mnie byłeś zawsze frajerem i będziesz. A chłopaków wypuścisz chociaż, chłopaków? Ale słuchaj mnie. Obiecałeś coś. Zepsułeś wszystko. Jedyne co puściłeś, gnoju radziecki. Zepsuliście wszystko. Co zepsułeś? Ja miałem być najbogatszy. Ja pierdzielę. Odkąd dołączyłeś tylko do nas, wszystko się posypało. Dogadamy się, nie każdy od razu się dogaduje, no stary. Kto ci powiedział, że ja nie żyję? No, nie wiem, ktoś puścił taką plotę na obozowisku, każdy myślał, że ty nie żyjesz. No, niby zostałem postrzelony. Ale słuchaj, no to dołączyłem tutaj do nich. Ale co, oni cię postrzelili i cię wzięli do siebie? Powiedziałem, że wydam was wszystkich. Powiedziałem wszystko, co, gdzie i jak. Czyli oni wiedzą, gdzie jest prawdziwe obozowisko? O cholera! Trzeba ostrzec chłopaków! Powiem ci tak, to co ty robisz
jest bardzo, ale to bardzo niehonorowe. Jak możesz nas tak zostawić? Jak możesz nas tak zostawić? I dobra, to, że nas zostawiłeś, to mniejsza, ale żeby dołączyć jeszcze... No żeby nas porwać, no powaliło cię! No i co z tego? Myślisz, że mnie to interesuje? Ale płacą ci za to? Zarabiam więcej niż my, frajerzy! Ale my nic nie zarobiamy! No właśnie, 0 razy 0 to 0. Ej, ej, ej! Jesteś frajerem! Dobra, sorry. Nie strzelaj! Powiedz to, że jesteś frajerem! Nie powiem tego, no powaliło cię! Powiedz to! Nie powiem! Masz to powiedzieć, co robiłeś z tą marihuaną? Sprzedaliśmy i byliśmy stary bogaci, rozumiesz? A ty co? Co tu robisz? Dobrze, wiesz, że teraz cały wasz majątek z tego leci dla nas. Wszystko powiedziałem, gdzie to jest i cała kasa leci na mafię. Ale ty rozumiesz, że oni to dają ci jakieś ochłapy, a ty się dałeś za ochłapy sprzedać, rozumiesz? Nie, pomyśl mi, że źle zrobiłem. Bo dobrze zrobiłem. Słuchajcie, wy jesteście frajerzy zwykli i weźcie, dobrze wiesz, że jestem chory psychicznie. No jesteś! Ten chłop panie równo pod sufitem! Już się robi ciemno, może iść spać, Wiesiu, co? Ciemno? To słuchaj, nie wiem, co ci mam powiedzieć. Jest! Co jest? Skąd ty wyskoczyłeś? To ja! To ja, skaza! Bierz klamo od niego, bierz! Ojej, klama! Bierz! Otwórz drzwi! U, patrz co mam! Otwórz drzwi! Wypuść mnie! Tylko weź klucze od niego! Dobra, czekaj. Mam. Otwieraj! Jezus! Otwórz jeszcze resztę! Dawaj! Chodźcie. Kamizelkarz! O! Cały nasz gang! Wychodź! Dobra, jeszcze tutaj masz dwóch, jeszcze tu! Szybko, też zaczyna pa... O kurwa! Szybko! Szybko! Dobra, chodźcie! A czekamy! Co? Uciekajcie! Zrozstrzelałeś go? Gdzie skaza? Strzela! Ucieka! O kurde! Biegnę z salonem! O nie! Co jest? Rozstrzelali kogoś! A nie żyjesz? Szybko! Gdzie masz furę, skaza? Skaza, gdzie masz furę? Ej, les, strzelają! Gdzie masz furę? Dobra, kradnijcie coś! Oni zaraz tu podjadą! Bierz! Mamy furę! Ała! O, wsiadaj! Wypierdzielaj! Pakujcie się! Bierzcie drugą! Dobra, my spadamy! Nara! Trzymajcie się! I tak was uratowałem! Macie u mnie dług! Znaczy, wy u mnie! Znaczy, ja u... wy u mnie, no! Skaza! Gdzie ty byłeś? Gdzie cię nie było? Po dachach chodziłem! Ale gdzie ty byłeś, jak w ogóle my zaczynaliśmy wszystko, gdzie ty byłeś od wjazdu policji? Chłopie, to jest długa historia, musimy o tym pogadać, bo dowiedziałem się czegoś, co może na zawsze zmienić nasze życie. Szybko, musimy pojechać na manelowisko po pieniądze, zanim oni pojadą po nie. Tak. Bo Wiesiu mówił, jakie że pieniądze? Jakie ma, pieniądze? Mamy 5000 stary schowane w namiocie. 5000? Tak, jedynie co to Wiesiu nam się wysprzęglił i powiedział, gdzie są te pieniądze, ale najpierw pojechali do Paleto i może są teraz w Paleto. Życie. No stary, kupimy se ciuchy, kupimy se wszystko i będziemy żyć normalnie. I ty masz klamę. A jeżeli chcecie być sprytniejsi niż cała reszta, to naprawdę mi teraz posłuchajcie. Instant Gaming to jest strona, gdzie możecie kupować gry o wiele, wiele taniej. Link do strony znajdziecie w opisie, ale teraz popatrzcie. Na Steamie GTA 5 kosztuje prawie 130 zł, natomiast na Instant Gaming, jak wejdziemy, widzimy 51 zł i 23 grosze. Jest to o wiele tańsza cena i możecie tutaj zaoszczędzić naprawdę dużą ilość pieniędzy. Na stronie możecie także zarobić pieniądze, na które możecie kupić sobie po prostu gry, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie link w opisie. Dobra, jesteśmy już blisko. A co, jak tam będą jedna? Nie, stary, oni pojechali do Paleto. Jedynie co to ten Wiesiu im powiedział, gdzie faktycznie jesteśmy, to tylko on może nam zagrozić, ale raczej ich nie powinno być. A jak, stary, będziemy mieli 5 koł, albo nie, nie będę tu podjeżdżać. Ja mam klamę zaraz wszystkim. Zrobimy no kółeczko takie, żeby się nie kapnęli. Nawet jakby byli. 5 koła, to jest tyle siana, że skupimy ubrania. O kurde. Są tam? Bo ja nie widzę, tak ciemno jest. Są. Stoją! O nie! Dobrze zjeba! Ja mam klamę. Zjedź tu do Chińczyka. Odbijamy to? O kałachy mają. Odbijamy! Sami chlowali? Zjedź do Chińczyka, na prawo, tutaj. Dobra. Na prawo, o tu, tak. Zjadę, no. To jest jakiś ziomek!
Co jest? Ja nie wiem. Kto tam ja jest? Jestem tutaj. Ej, strzelają ja w namioty! Z kałachami. Ja jestem na wyprostamy. No, bezsomny. Cicho, ty widzisz, kto jest narażony do wszystkich. Oni przeszukują wszystko. Wszystko przeszukują? Przeszukują? Dobra, nie będę się z nimi jebo. Lecimy w nich. Ale troszkę może ale tyłu jakoś. Tylko ty masz broń. Ja nie wiem, co ja robić mam. Na szczęście nie musiałem nic robić, bo skaza po prostu wszystkich wyczyścił. Zabiłem go. Kto? Wszystkich? Dwóch tylko przesłali? Dobra, bierzemy siano. Dwóch tylko było. Brać kasę. Bierzemy kasę i się przeprowadzamy stąd. Nie będziemy tu już mieszkać. Furze, ja jestem. Ja w furze. A, furze. To bierzemy cały samochód. Ej, właśnie, bierzmy auto. Idź to, kurwa, afroamerykaninie. Wsiadaj. Wiesz, że mamy ostro. No, ostro mamy. Bardzo ostro, przecież ta mafia teraz nas będzie dojeżdżać. Wiesz co, my się musimy zmienić, musimy się całkowicie przebrać, musimy całkowicie zmienić image, bo nas dojedzie ta mafia, musimy się przeprowadzić na inne obozowisko. Stary, mamy tylko 5000, nie użyjmy sobie za to życia. Ja mam 8000. No ale się chociaż przebierzemy, nie, żeby nas nie rozpoznali. Przyjaciół niedaleko, obozowisko. Gdzie masz przyjaciół, gdzie? Pod metrem tu, gdzieś? Strip clubu. Obok strip clubu, to zawrócić musimy, tu tam jedziemy, dobra. Tak. Gdzie mamy jechać do tych twoich ziomów, co gadałeś po to menelowisko nowe? Tam masz pod metrem, pod stacją metra niedaleko. Tutaj po lewej, tu po lewej? Dla pani. Aha, no, dobra, tutaj, wiem. Ja masz jakichś znajomych, tak? No. A długo się znacie? No, trochę będzie. A czemu ty w takim razie u nich nie mieszkasz? Bo się pokłóciliśmy. No to myślisz, że nas przyjmą teraz? Myślisz, że nas przyjmą? Myślę, że tak, bo oni lubią pieniądze. No i jestem pod tym klubem, i gdzie to? Jeszcze bardziej trochę prosto. O, tu widzisz? O, są. Schodzą tutaj jacyś. Ale to oni się nie zdziwią, czemu taką furą podjeżdżamy? Nie wiem. My są pewnie normalni. Cześć, chłopaki. Siema. Witajcie. Co tam u was, jak tam? Jest dobrze, jakoś leci. Kim wy jesteście w ogóle? Lincoln tutaj chyba. Lincoln, ty mów, bo ty tutaj kogoś znasz podobno. No. Ten popatrzcie. Cześć, siema. Kopalat. On ja? Chyba ich nie zna. No. Siema. Siema, co tam u ciebie? No tak, życie jakoś leci, coraz lepiej jest. To dobrze. A nie mógłbyś przekimać starego kumpla? Przekimać kumpla? No tutaj ze mną jest dwóch. Poczekaj, ty! Bo ty tutaj też... on nie wie, czy on go pamięta, czy nie. Oni sami już nie ogarniają, kto kogo tu zna. Nie ufam im trochę. Oni sami nie wiedzą chyba, kim my jesteśmy. Chyba cię nie rozpoznali, stary. Możemy mieć problemy później przez to. Co? Przez co? Możemy mieć problemy, to panowie. No! No chyba tak średnio. Czemu? Jak to? No możemy mieć problemy przez to. Czemu? Jakie problemy? No tutaj chodzą już po mieście takie plotki, że jakaś grupa Meneli ma tutaj zatargi z mafią. Wow, to grubo. Jakie zatargi, panie? To jakieś pomówienia są. Ale to nie my, to jak, nawet jeśli jakaś mafia, to my nawet z mafią nie mamy nic wspólnego. No ja rozumiem, ale dla mafii pewności też nie mamy. No a my wiesz, co my mamy? No nie wiem, co wy macie. Piwo. No piwo to my też mamy. A. Chodźcie. Mamy te 5000. No mamy. Możemy je wykorzystać i dać im z 2000. Myślicie, że się zgodzą? Co? Nie masz szans. $500. Za dużo. Ty, przeszukują nam furę. A ty masz kasę przy sobie czy w samochodzie? Ta, spokojnie, mam kasę przy sobie. Dobra. Zacznij od $500 i zobaczymy. Dobra, będziemy się targować. No, max 1500, nie więcej, bo to stary, my wydamy to raz dwa. Musimy dla siebie coś zostawić. Ej, chłopaki. No, co tam? A co powiecie na 500 baksów? 500 baksów? Tak. Kurczę. No, zastanawiałem się. Słuchaj, myślę, że jak na te warunki będzie git. No będzie bardzo git, ale skąd wy takie pieniądze macie? Skąd mamy, stąd mamy. Ciebie powinno interesować tylko to, że dostaniesz 500 baksów. To jak? Deal? Co myślisz? Kurczę, dużo. No właśnie dużo jest, myśmy się mogli podzielić, bo stówce każdy by dostał 600. Dobra. Targujesz. Dobra, może niech stracę, będzie 600, nie no więcej. No dobra, to się zgadzamy. Ale chcemy tak, ochronę od was tutaj, solidarność menelską. Solidarność będzie jak najbardziej. A otrzymam jakiś namiot czy coś? Jasne, chodźcie. O tak, udało się! Szef menelowiska zapłacił mi $600, żebyśmy mogli po prostu u nich nocować i przebywać, a my postanowiliśmy, że udamy się w dalszą podróż.
ogólnie, bo chciałem ich zapytać, czy nie ma jakiegoś sklepu w sensie z samochodami. Ale tak sobie pomyślałem, że oni tu nie mają żadnego samochodu, więc raczej nic nie wiedzą na ten temat. Ale słyszałem, że jest przy plaży taka giełda samochodowa i że sprzedają samochody. I ja bym tam pojechał i zobaczyć, czy nie ma auta, bo ja bym szczerze bałbym się tym samochodem jeździć dalej, tak szczerze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To porzućmy go gdzieś i kupmy jakiegoś złoma, byleby było czym jeździć. No, bo ja się boję, że jak oni nas zobaczą na mieście, w tym w samochodzie, w tych samych ciuchach, w tych samych twarzach, w tych samych włosach, no to stracimy życie, tak jak dziadu stracił życie. Potem się okazało, że jest w mafii, ale no ja bym się bał, więc zaraz to gdzieś porzucamy, jedziemy na giełdę w takim razie. Jo, ile furek tu jest, fajnie to wygląda. Wiesz co, najgorsze jest to, że ja wiem, że nas nie stać na te fury. Ty, a gdzie jest Lincoln? Może śpi w samochodzie. No dobra, trudno. Czekaj, bo oni tu oglądają auta, a tam jest jakiś biznesmen. Patrzyli się samochodów, może ma czas, chodź, podjedziemy. No to zapytajmy się, jo. Siema chłopaki. No, co tam? Co tam oglądacie? Już jakieś furki szukacie? To by się przydało coś kupić w końcu. To jest, to, ile, wiecie może ile ta autko kosztuje? Właśnie sami nie wiemy. Tak na razie sobie chodzimy, patrzymy, które tak by się nam podobało. Ten gościu chyba z tą karteczką, to może on będzie znał ceny. Wygląda jakby był giełdziarzem. Halo, przepraszam pana. Halo. Tak, słucham. Czy pan jest tutaj właściwie tej giełdy, komisu, czy co to jest? Tak. Chcesz pomóc? Tak, szukamy samochodu dla nas, dla czterech osób w sumie. Fajnie, jakbym czteroosobowy. Dobrze, jakiś budżet, cokolwiek? Budżet nieograniczony. To może to auto tutaj. Tak, to, o. No. Fajny klasyk, czteroosobowy, nawet pięcio, może bagażnik będzie pojemny jest w sumie. A ile takie cacko? 45. Wow, dobra, rozumiem, a... Gdzieś pan cenę zaśpiewał? Tak, trochę jest tak, że średnio ta cena, a ten na przykład niebieski Comet tutaj w sumie też mi się podoba. Taki Comet ile kosztuje? Nie chcieliście czteroosobowych? Chcieliśmy, ale w sumie 45 tysięcy to tak trochę tanie auto. A takie ile kosztuje? Dwa siedzenia mniej, to może tańszy będzie. To wątpię, że będzie tańsze, wiecie panowie. A ten smarcik? 16. Nie, to i tak za dużo. Wie pan co, my nad tym granatowym się w sumie zastanawiamy, tym drogim autem. Tylko, że musimy jeszcze przemyśleć, czy my chcemy na pewno ten samochód wziąć. My pojedziemy na chwilę z żonami porozmawiać, czy też by im się podobało. I tu wrócimy, tak, najwyżej i porozmawiamy jeszcze w sprawie tego auta. Dobrze. Ja będę czekał tutaj. Do widzenia. Kurde, nie chciałem, żeby była siara, że wiesz, jesteśmy biedni czy coś. Ale żeś gadkę, to już porozmawiać. Ale dobra. I chłopaki, jak coś, to tamten pan, co chodzi z teczką, to on właśnie ceny daje, jest wolny. Spoko. Także życzę poradzimy powodzenia, sobie. Może coś tam kupicie, siema. Ale lipa, giga lipa. Nie ma sensu, że coś kupimy, trzeba zarobić siano. Trzeba siano zarobić, tylko że nikt nas nie przyjedzie do roboty, tak jak teraz wyglądamy, wiesz? Czekaj, mamy cztery, ile? Ile mamy kasy? 4400. No to za takie kasy to chyba możemy luk zmienić, kasę, ubrania kupić sobie, to może nas przyjmą gdzieś. No tak, wydaje mi się, że dałoby radę. Dobra, to pojedziemy do sklepu z ubraniami. Fryzjer to jest niedaleko, to idziemy do fryzjera. No dawaj, trzeba jak człowiek wyglądać. Tak, dokładnie. O, dzień dobry. O, patrz, jak pięknie wyglądam! Mam widzę właśnie. O wiele czyściej! Wspaniale. A ty co? A ty nic nie zrobiłeś? Ja w sumie ty czapkę jak myślę, nic. Że tak. A brodę zgoliłeś! Wow! No, nieźle, szefie ci powiem. Cześć, czapkę zdejmę, to ci pokażę. Kurde! Ej, wyglądasz lepiej! O wiele! Tak jakoś przewiewniej się zrobiło. No. Dobra, teraz ja jeszcze muszę kupić jakieś ubrania. Jestem młody szczyl, ja będę zajebiście wyglądał. Chodź, idziemy. Giga mi się podoba ten nowy fryz, fajnie wyglądał. A ty będziesz jednak chodzić w tej czapce? Nie wiem, zobaczymy jakie są ciuchy. Dzień dobry. Chcemy zmienić nasz styl, chcemy zmienić w ogóle outfit, chcemy wyglądać jak porządni ludzie, tak jak pan chcemy wyglądać. Porządni ludzie państwo chcą wyglądać? Tak, taki jakiś mega fajny outfit. Pan ma pieniądze? Macie państwo pieniądze? No a na przykład ile kosztuje pana outfit? No mój jest trochę drogi. No ile pan wydał? Pan mi powie. Buty już same kosztowały $700, spodnie 400, bluza 450, kajdan, który mam tutaj 900. 3000? No tak. To ale mi się wydaje, że chyba pana kojarzę.
Mnie? No tak. Skąd? Pamięta pan może taką noc pod tekilą? By sprzedawał pan taki... różne rzeczy takim dwóm panom. Tak, pamiętam, tak, to bym miał. No to jednego nie ma, bo on do Londynu poleciał, ale możemy się umówić tak, że pan tak handluje tymi rzeczami różnymi, to możecie mi tutaj załatwić trochę więcej tej działki, a ja wam po prostu dam jakieś ciuchy. Takie fajne jak ty masz? Mogą być takie fajne jak ja mam, jakie będziecie chcieli. Dobra, to weź, to okej, dogadamy się, załatwimy ci to, ale załatwisz mi... szefowi tutaj ubranka i jeszcze Lincolnowi, tylko że go jeszcze nie ma, ale będzie. To też go załatwisz, tak? Dobra, tak, możemy się tak umówić. Dobra, to dawaj, to idziemy się ubrać. Właściciel sklepu potem się trochę rozmyślił i powiedział, żebyśmy nie brali jakichś mega drogich ciuchów, tylko takie po prostu basic. Dobra, już skończyłem. Jak oceniasz? Zarobiście. W końcu zaczynamy wyglądać jak spoko ludzie. Czyli co, stary, my możemy sobie już wyjść w tych ciuchach, co tu wybraliśmy sobie? No możecie, tylko pamiętajcie o umowie. Dobra, to dostarczymy ci to jeszcze dzisiaj prawdopodobnie. Dobra, ja tu będę czekał. Dobra, trzymaj się, cześć. Dobra, to co, jedziemy na pole szybko to mu zebrać i przywozimy mu to? Tylko ile mu zbieramy? Ja wezmę 20, ty weźmiesz 20 w sumie i powinno mu chyba styknąć. I teraz widzowie, wy możecie w komentarzach zdecydować, czy my powinniśmy pojechać tam na pole, na które teoretycznie już nie mamy wstępu, zebrać mu ten towar i normalnie zapłacić, czy po prostu zabrać te ubrania i już więcej się nie pojawiać w tym sklepie.